Surykatki to nietypowy film przyrodniczy. W niezwykły, niemal fabularny sposób opowiada o życiu tych afrykańskich zwierząt. Wyjątkowe jest to, że autorzy powierzyli rolę narratora wybitnemu aktorowi. Narratorem wersji oryginalnej jest wspaniały już mit kina amerykańskiego, znany aktor Paul Newman, który przykuwa uwagę nawet daleko od odbiornika dźwięku, oddalonego słuchacza, i zmusza go, żeby stał się widzem tego filmu. Narratorem wersji polskiej jest polski aktor, pan Piotr Adamczyk. To jest dla mnie zawsze wygodne w momencie, kiedy ja gram w dubbingu. A tutaj bym się raczej troszkę tak stonował. Jak najbardziej. Na razie jeszcze nie mamy mikrofonu, więc nie będziemy zaczynać. To pierwszy film przyrodniczy, do którego narrację będę czytał, Paul Newman. To niezwykły nauczyciel w tym wypadku będzie dla mnie, który będzie podpowiadał, w jaki sposób interpretować dane historie. Nie, to jest po prostu Paul Newman. No, jak Paul Newman mówi, jak czytać, to się za Paulem Newmanem idzie, to bardzo fajnie. Z jednej strony taka praca trochę lektorska, a z drugiej strony trochę aktorska. Nie chciałbym przeczytać tego tak jak lektor, tylko jednak oddać coś z emocjonalności tego tekstu. Gotowi do nagrania. Fajnie. Od początku. Tak jest. Bardzo cię prosimy, Piotrze. To miejsce na południu Afryki nazywa się Kalahari. Kraina wielkiego pragnienia. W tej odległej dolinie pod ziemią żyje grupka bohaterów. Ale troszeczkę nieczysto było. Film opowiada tak naprawdę o rodzinie surykatek. Głównym bohaterem jest Kolo. Tak naprawdę jesteśmy świadkami jego narodzin, jego dojrzewania. To jest Kolo. Ma tylko 3 tygodnie. Do tej pory żył w ciemnościach. Pierwszy raz widzi całą swoją rodzinę. Dowie się, że małe zwierzę też może być dumne. Ma niezwykły, niezwykły ogon, którym potrafi się podpierać. One, to są te zwierzątka, które tak się wyprostowują i cały czas oczekując niebezpieczeństwa. Żyją w grupach, w rodzinnych grupach. Wtedy mogą się nawzajem bronić. Stadu przewodzi matka. Inni członkowie rodziny, wujkowie, ciocie, bracia i siostry, będą czuwać nad Kolą, uczyć go i chronić przed niebezpieczeństwami. Mały i dzielny Kolo zmienia się tak, jak zmienia się cały świat wokół niego, i jeśli zmieni się w sposób dla siebie korzystny, przetrwa. Jeśli ta przemiana się nie uda, zginie. W naszym ludzkim świecie możemy się mylić, możemy poprawiać nasze błędy, nadal jednak trwamy, istniejemy, wzmacniamy się. W zwierzęcym świecie nie zawsze tak jest. Niektóre błędy są błędami ostatecznymi i nie dostajemy drugiej szansy. Kiedyś Kolo wpadłby w panikę. Dziś już nie. Będzie lew, który będzie próbował naszego bohatera wydobyć łapą właśnie z jego jamy. Będzie nauka polowania na skorpiony. Będzie wąż, który wejdzie do ich mieszkania. Zwierzątka mają ułamek sekundy, by zareagować. Trzeba trzymać się z daleka i obserwować oczy kobry. Nie wolno obracać się tyłem. Widząc tak stanowcze stado, węże często wolą się oddalić. Ta kobra tego nie robi. Pozostaje w pobliżu. Obserwuje. Czeka. Może jakieś młode odłączy się od grupy. Bardzo fajnie, dzięki. Ten mały bohater jest wbrew pozorom nie reprezentantem wyłącznie swojego świata. On jest tutaj reprezentantem całego świata zwierzęcego, żyjącego w ekstremalnych warunkach. Pod czujną opieką Kolo może się pobawić. Sprzeczka z sąsiadami to także okazja do nauki. Czy wiewiórkę ziemną lepiej omijać? Czy można się z nią bić? Maleńkie organizmy, olbrzymie, wspaniałe zwierzęta mogą współpracować na tak trudnym, wręcz wojennym terytorium i wbrew pozorom nie przeszkadzać sobie w życiu, a pomagać. Kolo odebrał ważną lekcję.
Trzymaj się blisko starszych. To jest film o życiu społecznym. Autorzy filmu nie próbują w sposób bardzo nachalny i taki oczywisty przekładać relacji surykatek na relacje ludzkie. To film, który niczego nie pokazuje palcem, ale wspaniale uczy.